na górę wejść, na windę, która bierze na górę. I po wjechaniu na górę zejdziemy sobie po kolei. Nie mówimy cały. Na spotkanie i wszystko wyjaśni, jakie są substancje, jak się bada, jak to tam dalej jest. Tak? My żeśmy na początku, po budowie tego zakładu, po prostu firma, która nam to projektowała, niby to byli Chińczycy, którzy znają się na całym świecie, tego typu zakłady robią. Rzeczywiście mieliśmy hałas, bo nas robił hałas, bo to nas słyszeli bada. Ten hałas. Wynajęliśmy firmę, która przyjechała na wymyśliła punkt, tutaj się sprawdzały, założono, że będzie to. Naszym zdaniem są to jeszcze nie takie. Teraz zamówiliśmy kolejne dziwiące hałas, które będziemy też niebawem montowali. Też mamy taki cyklon już tam wciągnięty na górę, który jest już ten cyklon? Jest. Jeszcze na krosie. A jeszcze jest na dworze. Zamówiliśmy taki cyklon, który jeszcze, bo powietrze, które wypróbujemy, one przechodzi, musi przejść z jakichś filtrów cyklonych. Zrobiliśmy jeszcze inny cyklon, większy, który będzie ograniczał ten pęd, który będzie bawił mnie zakładnie mocy, tak? Plus lumików, jakie tu przyjadą. Państwo, widzicie, pozdrawiają dane, mają, ale firma zagwarantowała, że ograniczą na nas nieprowadzanie sprzętu. Dzisiaj do godziny 14, od wczoraj do godziny 20. Pan na pewno wie, kiedy to śmierdzi, bo to... Ale nie, proszę Państwa, zakład pracuje u nas, nie będzie śmierdziało. Dzisiaj na pewno nie śmierdzi. Tak. Tutaj ja objechałem Grajewo specjalnie z każdej strony. Od godziny 14 nie śmierdzi. Tego się spodziewaliśmy wszyscy. Można żeby zrobić takie wiadomo badania. I też przyjechałem. My możemy do Pana zadzwonić, dla nas nie ma problemu. Nie chcieli, żeby Pan w ogóle kontestował fakt, że śmierdzi. No, bo smród jest nie do wytrzymania. Tego faktu nie mam, byśmy pan w kierunku, że pan powiedział. Zrobić wszystko, co z tym faktem robimy. Tak, ale nie mów pan, że nie śmierdzi. Bo to, no, i my to wszystko robimy. Tylko proszę zobaczyć. To tak jak się przejeżdża, tak jak w Warszawie w markach, jak się przejeżdża. Ale my nie jesteśmy w Warszawie. Pod Warszawą, w markach, jak się przejeżdża. Ale my jesteśmy w Grajewie. Czuć kawą. I czuć kawą. Tak. I też ci, którzy tam mieszkają, uważają, że to jest tak intensywnie, no nie? Są piekarnie, czuć tymi piekarniami, no nie? Tutaj nie, to nie porównujmy zapachu. Nie możemy porównać zapachu chleba do zapachu składników paszy dla bydła. Tak. No to jest jednak mimo wszystko inny zapach. Ja zapraszam to Pana z rodziną do siebie na grilla i wtedy będziemy mogli usiąść, porozmawiać i powąchać. Tak, no to jest po prostu nieprzyjemny ciekawe, zapach. Czy Pan by chciał chętnie tutaj się przeprowadzić i mieszkać w naszej okolicy? Zapach składniki paszy dla bydła, my używamy tutaj surowców typowo roślinnych. Tu nic innego nie ma. Zbóż. To nie ma znaczenia. Mówiąc, mikroorganizm potrafi je zmienić, tak? Tak powstaje metan, choćby. Jest gazem cieplarniany. Przy tej okazji powstaje odór, to przecież nie trzeba tłumaczyć za wiele. Także argument, czy to są jakieś naturalne, to kompletnie przemawia. To jest kompletnie naturalne, również śmierć, tak? Ale że przy ten metan wytworzy, to znowu musi mieć 37 stopni ciepła, musi to być w formie wodnej i to jest jeszcze tam, to naprawdę jest do tego daleko. I dlatego też chcieliśmy pokazać, że nie ma tu takich rzeczy. Metan nie będzie śmierdział, natomiast bardziej nam chodzi o wodory, które są związane z rozpadem biologicznym taki sposób. Tak, natomiast... Jeśli Pan mówi, że to tylko jest co naturalne, to są tylko naturalne spojrzenia. Na pewno nie. Oczywiście. To czuć. Jest Pan w weekend na pewno? Może Pan każdy weekend grilla zrobić? Nie. O! Dziękujemy za tą informację. Panie prezesie, u mnie z kranu woda leci codziennie. Przyjdź Pan, ja dzisiaj Pan udowodnię, że ona nie leci. Tak samo z tym sprotkiem. Pan dzisiaj zastosuje inną technologię. Teraz ma pan taką próbkę tego, co... Próbkę to jest dosłownie, to jest też to, co przeleciało. Jak jest projekt kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, to jest na razie projekt. To jeszcze nie weszło. I tutaj właśnie jest, co powinien robić samorząd, co powinna robić gmina i co powinny, jak przeciwdziałać odorom, powinien zakład. No to można ściągnąć i sobie ściągnęłam tutaj, co może i ile może.
i w jaki sposób powinien postępować, żeby nie było. I oczywiście to są przede wszystkim technologie, to są przede wszystkim filtry, które Państwo powinniście mieć. Po to, żeby nie... cała Polska ma problem z odorami. Z różnych powodów. I tu są wypisane powody, bo jest bardzo dużo takich do senatorów i do posłów, którzy występują w interpelacji poselskich. I Pan doskonale o tym wie. My mamy również posła tutaj z ramienia PiS, który PiS po prostu zaopiniował w tej chwili projekt ustawy antyodorowej. I my mamy wszyscy nadzieję, że wejdzie, ponieważ Platforma nie potrafiła przepchnąć tej ustawy, bo też miała. I Pan doskonale o tym wszystkim wie. Ale ta ustawa już dawno wchodzi, to... No ja mam... Jest drugi projekt. Nie, jest teraz nowy projekt. Jest nowy projekt autorstwa PiS, bo był Platformy. Mamy nadzieję, że tak będzie. Nie wiemy, co tam do końca będzie, ale... Generalnie my nie jest... Także ja polecam kodeks. Tak, my nie robimy tego po to, żeby tutaj komuś uprzykrzyć życie, tylko my chcemy, żeby to, my też to chcemy zobaczyć. My jesteśmy poważne firmy, na Śląsku są poważne firmy, które zajmują się filtracją tego typu rzeczy. Przecież naprawdę państwo tutaj macie filtry na śmród i na te wszystkie macie znaczy, państwo bo to są cyklony, które... Nie, no, pokazać, nie mamy istnieje. Nowy cyklon do zamontowania, na, który ma ograniczyć ten ale smród też? To nie ma znaczenia, to węgiel aktywowany może... Pan może również, że to jest zapach. Ostry zapach, tak jak masz tego nowy, kiedy powóz będzie paszał po prostu gazowy. Ja rozumiem, tylko chcę panu powiedzieć, że jak pan otworzy torbę i wsadzi pan ten nos, to taka... Ale to jest mocno, ale intensywność smrodu jest to. Ale tam wtedy nie jest tego zapach. Miłe zboże, właśnie ja spodziewam się, że nie jest to nic zdrowego. Nie w technologii, to w surowcu, które... Zboże, no to już z wody, z powietrza. Nie zboże, to zboże przegniłe. Coś panu powiem, możliwe, że to jest taka technologia, jak państwo mają. Nas interesuje, bo państwo tutaj już jesteście. My nie jesteśmy w stanie, musimy jakoś się tutaj wspólnie żyć. I my chcemy tylko i wyłącznie od państwa takiej deklaracji, że nie będzie śmierdzić. Bo jeżeli będzie śmierdzić, to my będziemy, państwo musicie wiedzieć, że my będziemy walczyć. I przyszliśmy to państwu powiedzieć. Polisowe i filtry. No to to, czekamy na to, żeśmy w Katowicach. Gdzie żeśmy za? W Katowicach jeszcze jest gdzieś ta firma, bo tak? Poznańska. Ale też hałas udało się wytłumaczyć tylko dlatego, że państwo przyjęliście do wiadomości, że jest. Tak, tak. Tak. Ale przepraszam bardzo, podlaskie zakłady zbożowe, tak? Czego jesteśmy właścicielem tej firmy? Było od 70 roku tutaj w tej na tej lokalizacji. Ale panie prezesie, przepraszam mocno, my jakby odbiegamy troszeczkę od tematu, natomiast tutaj trochę wytworzyła się, ja widzę, taka droga na naszego porozumienia, bo skoro państwo kupiliście te filtry, to nie sądzę, że ktoś gra w totolotkę, tylko macie państwo świadomość, tak, czyli państwo macie świadomość tego, że zakład stwarza pewną uciążliwość. Dla nas nie, ale w trosce o was to zrobimy po prostu tak. Właśnie, więc proszę zobaczyć, może tak. A my będziemy rozliczać, musi pan wiedzieć. Ja mam. Nie stać, słuchajcie, my w niedzielę musimy pracować na stać, teraz wyłączać takie rzeczy. A my przez dobę niedzielę nie możemy odpocząć. Wyłączyć linię produkcyjną to jest 3 godziny. Wyłączyć, wygasić, 3 godziny roz tego. Pan mamy może w święto, możemy nam zrobić coś. Tak. I zakończmy na tym, że zrobimy... Czekamy do końca listopada. W listopadzie robimy spotkanie. Nie mam telefon do państwa i będziemy się spotykać. Tutaj jest pan radny, pan burmistrz, dochodzimy do konsensusu takiego, że czekamy na dzień dzisiejszy. Tak. Ale my rzucamy, ale my nie rzucamy. A co niektórzy są zdenerwowani? No ale go, wie pan, my mamy uczciwość. Najbardziej sfrustrowany jest pan. No nie. Pan się uśmiechnie. Nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj uśmiechowali. Chodzi o to, żebyśmy się zadziałali w tym kierunku, żeby było to normalnie. Nam zakład nie przeszkadza. Żeby było jasne. Też ja bardzo dziękuję za to, że pan podjął tą rozmowę, że pan też nas puścił. Bo też to by nie musiał pan tego też doceniamy. Ale na to pójdziemy. I też musicie też państwo zrozumieć potrzeby mieszkańców. Oczywiście. Bo ten zapach jest. Dobrze, że wejdziecie w kierunku, żeby to eliminować. Ja rozmawiałem tutaj z państwem ostatnio z grupem. Jeżeli chodzi o ten huk, faktycznie
to dwóch jest mniejszy. Mniejszy jest mniej uciążliwy, czyli tak jest poszczęście. I cieszymy się bardzo. A ten zapach, faktycznie, wydaje mi się, że technologicznie, ja nie jestem akurat specjalistą w tej branży, jest jakaś możliwość, żeby te cyklony wytrącały te cząstki, bo to po prostu śmierdzą te cząstki na pewno. Cyklony na pewno nie, bo to są nie wytrącą, dokładnie. Ale jakieś fit, nie wiem, czy to są węglowe, czy jakieś inne. Zostają, to ciepło, nie wiem, w ciepłym powietrzu się unosi, no to co się ale generalnie chcieliśmy przede wszystkim dzisiaj pokazać Państwu, jeżeli nawet w przyszłości, jeżeli ograniczymy to i będzie zapach, żeby Państwo się dowiali, to jest zapach, w którym niosą się jakieś szkodliwe substancje, składniki naturalne złożone. One po prostu zapach taki mają. Jeżeli w przyszłości nawet będzie mniejszy ten zapach, jeżeli jakikolwiek kiedyś będzie, to żeby Państwo nie myśleli, że to są jakieś chemiczne związki, szkodliwe dla zdrowia, że mnie po prostu wpuszczamy. Nie no, pan musi... Nie, to pan też już deklaracje jakieś takie zaczyna się wycofywać powoli. Spokojnie. Bo to już mamy to, co mamy, to wiecie, że mamy zamówione i... Tak, to co mamy, to doszliśmy do tego, co mamy. Nie jest dobrze. Będziemy patrzeć. Miejmy nadzieję, że będzie dużo, dużo lepiej. Ja też myślałem wcześniej, bo tak jak tutaj jest tych drzew dużo, bo zawsze drzewa są takie też. Tak. Zimą jest gorzej. Zimą jest na pewno. Też myślałem, czy nie posadzić na tę stronę, bo też jest to pewno. Na pewno nie zaszkodzi. Jakiś drzew, mówię, no to już przynajmniej za 5 lat będziemy coś mieć. No jak dzisiaj nie zaszkodzimy. My też już zaczęliśmy sadzić od waszej strony. Ja może, ja ostatnio zacząłem sadzić, mówię, no może jednak nasadzić taki jakiś masę. No tak, ale zaczęliśmy. Zaczynamy naprawdę, ale to więc może, żeby jednak w jakiś sposób jeszcze to wyizolować tymi drzewami. O, teraz już mam. Ale zagotujemy parę, jak to zobaczy technologię, to będzie puszczać. To mówimy, proszę, technologia.